Co tak stoisz? No chodź. Julia? Co tu się dzieje? Gdzie ja jestem? Przecież to twój wernisaż. Mój wernisaż? O, Konrad! Tu nie ma żadnego Konrada. Sztuka ginie. Sztuka żyje. O nie, nie, Izabelo, sztuka zdechła. Zdechła jak pies. Sztuka żyje. I nie żyje. Sztuka jest tam, gdzie ja jestem. Wydaje ci się tylko. Sztuka zmienia się i nie zatrzymuje się jedynie w twoim wnętrzu. Ponieważ wszystko płynie, to jest czas. I ciągle wszystko się zmienia. Ależ, moje drogie, to w duchu mieści się pojęcie czasu. Kto tego nie rozumie, ten nigdy nie posiadł miłości. Moja droga Anna, miłość to jest taki zmysłowy odruch. Jak możesz, Marysiu? Nie rozumiesz istoty ludzkiej natury? Ciągłość istnienia nie jest sprzeczna z czasowością naszego istnienia. Właściwie waszego. Czas jest tylko nieustanną przemianą aktualności, nieaktualności. To znaczy teraźniejszości w przeszłość. Utrata teraźniejszości nie jest jednakże przerwaniem istnienia. Czyli będziemy żyć wiecznie. Ty? Marysiu. Z pewnością będziesz żyć wiecznie. O! I dokonasz tego chociażby za chwilę. Dzieło Anny. Adam i Ewa. Cóż za doskonałość form. Dzieło niebywałe. Czy miałaś natchnienie? Tak. Natchnienie osiągnęłam po przebyciu długiej drogi w poszukiwaniu tajemnicy sztuki. Wtedy okazało się, jak blisko byłam piękna doskonałego. Czy to już jest to piękno doskonałe? Już, już blisko piękna doskonałego. A ja próbuję zatrzymać je na wieczność. Thank you.
co ty tutaj robisz? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Nie wiem. Nie pamiętam dokładnie. Pamiętam, że malowałem obraz tylko. Mój nowy obraz. Olbrzymi. Dziewięcioczęściowy. Wszechświatowa dusza wszechrzeczy. Ja już prawie osiągnąłem czystą formę. Jeżeli osiągnąłeś czystą formę, to chyba masz już czystą duszę. A czysta dusza to skarb. Szczególnie w miłości. Zwłaszcza tej przyszłej. Bo w przeszłości nie wydaje mi się, abyś ją zdobył. Dzięki tej czystej formie wyprodukujesz dla swojej byłej ukochanej kilkanaście sztab złota. Będziesz wtedy jak Faust! Proszę ciebie, nie żartuj sobie ze mnie i z mojej sztuki. Lepiej powiedz, gdzie my jesteśmy. Teraz jesteśmy w czasowym zagięciu realności bezczasowej. Zwariowałaś? Czyli na drodze ku całkowitej miłości. Wspaniała. Zawsze byłaś wspaniała. Nawet jak mnie zostawiłaś, też byłaś wspaniała. Sam tego chciałeś. Tak. To jest moja wina. Tak musiało być. Tylko jednego nie rozumiem. Jeżeli mnie rzuciłaś, to znaczy, że mnie nie kochałaś. I że naszej miłości nie ma, a między nami istnieje czas. A jeżeli czas istnieje pomiędzy nami, to ty nie możesz być teraz tutaj w przestrzeni bezczasowej. Nie możesz być. Jest. Ty musisz mnie kochać. Thank you.
boskość przenika światy. Bez niej nie ma tworzenia. Tajemnice istnienia. Ten już ma moc miłości i natchnienia.